Cześć, dzień dobry, z tej strony Ola, a to jest kolejny odcinek podcastu opowieści różnej treści. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek solowy, który będzie dotyczył mojej ostatniej podróży do Stanów Zjednoczonych. Zobaczyłam zarówno Wybrzeże Zachodnie, jak i Nowy Jork. Na wschodzie podróż ta była dosyć długa, bo trwała aż 3 tygodnie. I stwierdziłam, że odcinek podcastu będzie dla mnie taką najwygodniejszą formą, aby podsumować... Ten wyjazd, odpowiedzieć na najbardziej nurtujące Was pytania, czyli przede wszystkim ile to kosztuje, i ogólnie podzielić się z Wami takimi moimi refleksjami, które mam na temat całej tej podróży i samych Stanów Zjednoczonych. Także bez przedłużania, zacznijmy sobie w ogóle od, od odpowiedzenia na pytanie, z kim ja pojechałam na ten wyjazd, bo chyba nie pojechałam sama. Nie ukrywam, że kiedyś marzy mi się taka solowa podróż, ale dostaną wybrałam się z trójką moich znajomych. Była to ta sama ekipa, z którą wybrałam się na Islandię, więc wiecie, już taka sprawdzona i powiedziałabym na wagę złota, bo ja wiem, jak ciężko jest znaleźć większą grupę ludzi. Do wspólnego podróżowania, tym bardziej gdzieś tam w tak dalekie kierunki i na tak relatywnie długi wyjazd, no bo trwający prawie 3 tygodnie. Zazwyczaj jest tak, że znajomi, jeśli mają czas, to nie mają pieniędzy, a jak mają pieniądze, to nie mają czasu. I słuchajcie, ja się z Wami w 100% utożsamiam, bo, bo ja wiem, że ciężko jest takich znajomych do podróżowania znaleźć. No i też przede wszystkim ci znajomi muszą chcieć gdzieś jechać, to jest w sumie taka najważniejsza kwestia. No i tutaj tak się jakoś trafiło, że zarówno na Islandię, jak i do Stanów Zjednoczonych wszyscy chcieliśmy lecieć no, i się zgadaliśmy, co mam powiedzieć? No, zgadaliśmy się, ugadaliśmy terminy i, yy, i po prostu pojechaliśmy. Ok, zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo zanim pojechaliśmy, to też trzeba było tę podróż zaplanować, zorganizować i dokonać pewnych kroków, aby w ogóle ona miała, cała ta podróż, ręce i nogi, i żeby też. Do Stanów Zjednoczonych się dostać. No bo mimo tego, że już od trzech lat nie trzeba wizy, do USA o świetnie, ktoś włączył jakiś odkurza u sąsiadów? Mimo, że nie trzeba wizy, to trzeba złożyć wniosek o tak zwaną Estę. Kosztuje ona 21 dolarów. Wniosek jest online i odpowiedź dostajecie po godzinie na maila. Raczej Powinna być twierdząca, w sensie akceptująca Was na wjazd do Stanów Zjednoczonych, ale no ja tam nie wiem, jaką macie przeszłość swoją własną i rodzinną, jeśli chodzi o wyjazdy do USA. No i jak tą estę dostaliśmy, do tego samego wieczoru kupiliśmy od razu bilety lotnicze i to było, słuchajcie, na początku czerwca, czyli dwa i pół miesiąca przed wyjazdem. W międzyczasie powstawał plan całej wycieczki, który przygotowywała w dużej mierze Ola, z którą byłam, ponieważ stany były jej Ogromnym marzeniem, i po prostu Ola wiedziała, co chce zobaczyć i, i co chce zwiedzić, i ona też się wzorowała na innym już gotowym planie takiego road tripa po zachodnim wybrzeżu. Natomiast jeśli chodzi o bukowanie hoteli i atrakcji, to tym zajęliśmy się na tydzień, dwa przed wylotem. Jedyną rzeczą, którą ja jeszcze bukowałam wcześniej, i to było jakoś zaraz po Kupieniu lotów był Broadway w Nowym Jorku, bo wiedziałam, że jak będę chciała kupić bilety na ostatnią chwilę, to pewnie już żadnych nie dostanę. Także bilety na Broadway były kupowane chyba prawie 3 miesiące przed um, faktycznym pójściem tam na ten musical. W ogóle, co do samego planu podróży, to my początkowo planowaliśmy pojechać na zachód na trzy tygodnie, ale po Islandii, gdzie spędziliśmy w samochodzie 8 dni, doszliśmy do wniosku, że ponad dwa tygodnie w aucie bo tak, tak to by było że kilka dni gdzieś w mieście, w LA i później ponad 2 tygodnie w samochodzie że to będzie dla nas za dużo i będzie to strasznie męczące. Co powiem wam, że ostatecznie chyba okazało się być trochę mylnym założeniem, bo już będąc w Stanach Zjednoczonych, stwierdziliśmy, że jeszcze kilka dni moglibyśmy na takim road tripie pobyć, ale ostateczny plan klarował się tak, że jedziemy na dwa tygodnie na zachód, w tym osiem albo dziewięć dni road tripa, i później w trzecim tygodniu się rozdzielamy, bo nie mogliśmy dojść do porozumienia, co chcemy robić dalej. I jedna połowa, w której ja się znalazłam, poleciała do Nowego Jorku, a druga do Miami. No i wszyscy byli zadowoleni. Nasz American Dream rozpoczęliśmy w Los Angeles, w którym spędziliśmy pierwsze cztery dni. I powiem Wam, że Los Angeles zrobiło na mnie naprawdę bardzo pozytywne wrażenie. Ja co prawda nie jechałam z żadnymi Oczekiwaniami w stosunku do zachodniego Wybrzeża czy ogólnie do Stanów Zjednoczonych, bo one nigdy nie były jakąś taką moją topową destynacją do odwiedzenia, i ja chyba po prostu chciałam się zaskoczyć. Pozytywnie, negatywnie, jakoś chciałam się zaskoczyć, a to LA naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło. Jakimś cudem udało nam się zarezerwować naprawdę taki przystępny nocleg w Beverly Hills, czyli um, najdroższej, najlepszej dzielnicy LA. I powiem Wam, że tam wszystko po prostu opływa w bogactwie, w tych dolarach, w setkach milionów dolarów, jakie tam jeżdżą samochody, to ja chyba w życiu na oczy nie widziałam tylu tak drogich samochodów. Tam po prostu widać, że ci ludzie mają pieniądze, że tam mieszkają gwiazdy, celebryci i po prostu bardzo, bardzo zamożni ludzie. Niesamowicie przypadła mi do gustu również plaża Venice. Ta to już w ogóle ma vibe. Ta ma vibe taki, taki że po prostu ja bym tam mogła mieszkać na tej plaży. Znaczy, nie, akurat. To nie, to już Wam zaraz powiem dlaczego, ale no tam słuchajcie, ludzie jeżdżą na deskach, na wrotkach, ktoś gra, ktoś śpiewa, jest przepiękny zachód słońca, palmy nad Wami, super, naprawdę Wenis przepiękna i wcale nie taka przereklamowana, jak to niektórzy sądzą. Jest bardzo fajny downtown w Los Angeles, daje trochę taki vibe um, Nowego Jorku, no ale jest jeszcze jedna ważna kwestia, mmm, która... No, ja nie powiem, że jakoś zaskoczy... Zaczy, zaskoczyła mnie w sumie bardzo, ale jak się później okazało, jest to po prostu powszechna rzecz w Stanach Zjednoczonych, a mianowicie tona bezdomnych i narkotyków. Dlaczego właśnie nie chciałabym mieszkać na Venice Beach? No, bo słuchajcie, nawet tam autentycznie na środku plaży stoją porozstawiane namioty, w których mieszkają bezdomni. Idziecie centrum miasta, kurde wiecie, chodnik, główna ulica, na chodniku stoją namioty z bezdomnymi. Jakaś w ogóle, wiecie, abstrakcyjna rzecz, nie do pomyślenia u nas w Polsce, żebyście szli jakąś marszałkowską w Warszawie, a tam po prostu rząd namiotów. Okazało się, że jest to zjawisko bardzo powszechne, w szczególności właśnie w Kalifornii, w której no sprzyjają um, warunki rozwojowi, Bezdomności, tak to nazwę, no bo tam przez cały rok jest ciepło. I czego dowiedziałam się później, że są Stany, które dają bezdomnym bilet w jedną stronę, właśnie do Kalifornii, żeby bezdomni tam jechali, bo tam mogą przeżyć na ulicy cały rok. No, i nie dość, że tu jedno zaskoczenie, bo idziecie ulicą, a tutaj namioty z bezdomnymi. To słuchajcie, jakie zaskoczenie też w sumie na ulicy i przede wszystkim w publicznych łazienkach. Boże święty, słuchajcie, tam publiczne łazienki już w ogóle chyba nie służą swojemu pierwotnemu celowi, czyli no po prostu skorzystania z toalety, tylko tam słuchajcie, po prostu walicie amfetaminę w żyłę. W sensie mam nadzieję, że Wy tego nie robicie, ale no tam robi to większość ludzi. W sensie, żebyście nie myśleli, że robi to większość w ogóle tam obywateli, ale no większość bezdomnych i po prostu narkomanów, których na ulicy można spotkać. I ja teraz słuchajcie o tych narkotykach, o tej amfetaminie w żyłę, ja o tym teraz już opowiadam jakby to była po prostu kanapka. Którą zjadam dzisiaj na śniadanie, bo dla mnie po tych trzech tygodniach w Stanach Zjednoczonych to się stała całkowicie w ogóle normalna i powszechna rzecz. O ile damskie toalety były raczej spokojne i nie dochodziło tam do takich incydentów, to męskie tam za każdym razem, jak wychodził z męskiej um, toalety nasz kumpel, za każdym razem opowiadał jakąś totalnie porąbaną historię, która właśnie była związana albo z amfetaminą, albo z tym, że na przykład nie wiem, policja zakłada tam kogoś w kajdanki, tak no jakieś w ogóle, wiecie, abstrakcyjne rzeczy nie do pomyślenia, żeby tak wydarzyły się u nas w Polsce. Ja to tam w ogóle przeszłam jakiś taki szok kulturowy i też chyba trochę szok dla mnie, bo ja to nawet ja to nawet nie wiem, jakie są narkotyki na tym świecie. W sensie ja bym Wam może była w stanie nazwać, nie wiem, ze 4-5, ale to totalnie w ogóle nie jest jakaś wiedza, którą ja posiadam. A tam, słuchajcie, na każdej ulicy po prostu amfetamina w żyłe, w każdej toalecie, wszędzie te narkotyki. Oh, nie wiem, ja, ja nie wiem, ja zobaczyłam, że w ogóle istnieje jakiś inny świat niż ten, w którym ja żyję, w którym raczej nikt nie bierze amfetaminy na ulicy. Ale później okazało się, że w sumie to Los Angeles nie jest wcale takie złe, do czego zapewne dojdziemy. Mimo wszystko, LA. Zrobiło na mnie pozytywne wrażenie i wciąż się będę tego trzymać że jest to miasto, w którym fajnie jest spędzić kilka dni. My dużo chodziliśmy, ja tam codziennie robiłam chyba po 25-30 tysięcy kroków. Dużo też poruszaliśmy się uberami, bo niestety komunikacja miejska nie działa tam najlepiej a jak nie macie auta w Stanach Zjednoczonych, to dosyć ciężko jest się gdziekolwiek poruszać. Z atrakcji takich większych, które jeszcze robiliśmy, to było wybranie się do Universal Studio, które ogólnie całkiem spoko atrakcją. W sensie ja też nie jestem jakąś ogromną fanką takich parków, rozrywki, ale stwierdziłam, że jak już tam jestem, to tam pójdę. Jest to droga atrakcja, bo słuchajcie, bilet kosztował mnie chyba z 500, nie wiem, 20-30 zł za jeden dzień, więc to jest naprawdę dużo. Ale tak stwierdziłam, że dobra, odhaczę i już zapewne w najbliższej dekadzie się tam nie wybiorę. Było Git, było fajnie. Był fajny Jurassic World, był fajny ten taki jakby tour po e, studiach filmowych. Ogólnie Universal, atrakcja na jeden dzień. My zrobiliśmy chyba praktycznie wszystko tam. No i jeśli lubicie parki, rozrywki, jeśli lubicie produkcję e, właśnie Universal Studio, e, to no warto się wybrać. Wiecie, tak po prostu już raz, jak tam będziecie. Po Los Angeles nadszedł czas na naszego roadtripa po Kalifornii i po okolicznych Stanach. Zwiedziliśmy Nevada, Arizonę oraz Utah. Wynajęliśmy samochód na 8 dni. No i generalnie mieliśmy bardzo napięty grafik, co było związane z tym, że tam pomiędzy tymi wszystkimi atrakcjami, parkami narodowymi i po prostu rzeczami, które chcieliśmy zobaczyć, były bardzo duże odległości, no bo są to Stany Zjednoczone, które są olbrzymie. Tam przejechanie z jednego stanu do drugiego, no to jakbyście jechali przez dwa państwa u nas w Europie, mniej więcej coś w tym stylu. No i podczas tego naszego road tripa spaliśmy tam głównie w takich typowych amerykańskich motelach. I też raz się nam zdarzyło spanie w namiocie. Takim jakby profesjonalnym, dużym, ale wciąż był to namiot, bez, bez łazienki, była łazienka współdzielona. I to była o tyle ciekawa atrakcja, że był to kemping, na którym potencjalnie mogły również znaleźć się w nocy niedźwiedzie, bo po prostu sobie tam żyły i chodziły w tym parku narodowym. Zaczęliśmy tego roadtripa od Doliny Śmierci, która. Serio, jest super gorąca. Tam, jak wyszliśmy z samochodu, było akurat 50 stopni, jak my byliśmy. W życiu nie przeżyłam tak wysokiej temperatury. I to jest mniej więcej uczucie takie, jakbyście otworzyli piekarnik i już go nigdy nie zamknęli po prostu włożyli tam głowę. Także było bardzo, bardzo gorąco. Na zewnątrz spędziliśmy. Jakieś, nie wiem, 8-10 minut maksymalnie. A następnie pokierowaliśmy się w stronę Las Vegas, w którym spędziliśmy jeden wieczór. Tam akurat nocowaliśmy raz, właśnie w hotelu, który był taki całkiem okej, okay. w sensie, no jak te wszystkie hotele w, w Las Vegas i one w ogóle, słuchajcie, nie są aż takie drogie, bo my tam za osobę płaciliśmy chyba jakieś. 20 dolarów za noc, więc naprawdę całkiem przyjemna cena. Aczkolwiek samo Las Vegas niezbyt przyjemne, bo tam o godzinie 24, słuchajcie, tam jest 40 stopni. Tam wydaje mi się, że w ogóle na dłuższą metę to nie da rady żyć. Znaczy, oczywiście, mnóstwo ludzi to robi, ale wiecie, jak ja mam porównanie do Polski, w której jest obecnie, nie wiem, 13 stopni. 40 stopni codziennie przez cały dzień dosyć męczące, no ale ogólnie samo miasto, wiecie, no to jest Las Vegas, tam jedziecie, żeby zobaczyć te hotele, żeby pójść do kasyna i, i się zabawić, jak mnie mam. także to też jest właśnie takie fajne doświadczenie na jeden, dwa wieczory, na jakiś kawalerski, myślę, że byłoby ekstra, także cieszę się, że to miejsce również zobaczyliśmy. Następnie przyszedł czas na zwiedzanie parków narodowych i, i wszystkich kanionów, które trafiły się po drodze, Powiem Wam, ciężko jest stworzyć jakąkolwiek kolejność tych parków, od najlepszego do najgorszego, od najpiękniejszego do najbrzydszego, bo one wszystkie były całkowicie od siebie różne i jednocześnie na swój sposób um, piękne i zachwycające. Tam największe wrażenie robi właśnie ta natura i przede wszystkim przestrzeń, której no my w Europie za bardzo nie mamy. Mascy, które oczywiście musiało się znaleźć na liście, to wielki kanion, który faktycznie jest wielki i robi wrażenie. My podjechaliśmy do niego od strony północnej, czyli tej mniej znanej, mniej popularnej i myślę, że jej nie kojarzycie. Bo zazwyczaj kojarzy się to taka rudawa część od strony południowej, bo to ona zazwyczaj znajduje się. Na Instagramie czy na Google Grafice, a od strony północnej ten kanion wygląda trochę inaczej. Jest bardziej zielony i, i skalisty, ale też robi wrażenie. I, I w ogóle myślę, że najlepiej byłoby zobaczyć go z dwóch stron. Nam udało się tylko z tej północnej, ale kto wie, kto wie, może kolejnym razem. Pojechaliśmy też do Bryce Canyon, który był zjawiskowy. Obok jest Zion Park, który troszkę dawał nam taki vibe, jakiejś. Azji Albo nie wiem, puszczy amazońskiej, bo o dziwo było tam bardzo wilgotne um, powietrze. Więc tak, ja poniekąd czułam się, jakbym była w jakimś takim parku jurajskim, i tam też był ten e, szlak, który pokazywałam Wam na Instagramie, um, gdzie po prostu wybraliśmy, słuchajcie, na wędrówkę, na taki hiking, i okazało się w trakcie, że szlak idzie przez rzekę, że po prostu idziecie rzeką. Nikt z nas tego nie sprawdził, no bo kto by się spodziewał, że tak będzie wyglądać szlak, więc skończyliśmy idąc przez tę rzekę po prostu tak, jak byliśmy ubrani, w tych naszych, wiecie, bucikach, w których tam się wybraliśmy na jakiś lekki hiking, czyli na przykład ja w nowych białych ribokach w ogóle nie wiem, dlaczego ja wzięłam nowe buty na ten wyjazd. Nie bierzcie nowych butów na wyprawę po parkach narodowych, bo tamtejsza ziemia, która bardzo często jest pomarańczowa. Zafarbuję wam buty w 5 minut. Mimo wszystko, myślę, że tę przygodę wszyscy będziemy miło wspominać. Zwiedziliśmy również Monument Valley, gdzie są niesamowite formacje skalne i właśnie na taki ogrom przestrzeni, którego można doświadczyć w Ameryce. Zobaczyliśmy również słynny kanion antylopy, nad którym zachwycali się po prostu wszyscy. Na moim Instagramie. On jest bardzo fotogenicznym miejscem, aczkolwiek mam poczucie, że on, mimo tego, że na żywo jest piękny, to na zdjęciach wygląda jeszcze lepiej niż w rzeczywistości i dlatego robi takie wrażenie. Jego nie można zwiedzać samemu, bo właśnie chciałabym też zaznaczyć, że wszystkie te wcześniejsze barki można zwiedzać własnym samochodem albo jakimś shuttle a tutaj właśnie kanion antylopy niestety jest ograniczony pod tym względem i trzeba wykupić wycieczkę. My Byliśmy w tym takim lower kanionie, i on jest tym tańszym podobno i mniej odwiedzanym, aczkolwiek za godzinną wycieczkę i tak zapłaciliśmy dobre 320 zł od osoby. Żeby tak jeszcze uściślić to, co przed chwilą powiedziałam, kanion antylopy jest um, kanionem takim, że po prostu tam nie jesteście w stanie wjechać samochodem, bo to jest taki mały kanion, do którego po prostu schodzi się po schodkach. Natomiast cała reszta tych parków narodowych i nawet jak coś nazywało się kanion w stylu Bryce Canyon, to to są ogromne obszary i przestrzenie i tam po prostu zwiedza się właśnie samochodem, no bo inaczej się nie da, bo to są po prostu rozciągające się mile i żeby zobaczyć to wszystko, to byście tam musieli kurcze jechać chyba na kilka dni. Po tym naszym tournée po parkach krajobrazowych pojechaliśmy jeszcze do San Francisco, żeby zobaczyć drugie jakieś duże miasto w Kalifornii. I, ach, jak to San Francisco mnie zaskoczyło, ale niestety negatywnie. Zrobiłam sobie notatki do tego odcinka, żeby o niczym nie zapomnieć. I to, jak podsumowałam w nich San Francisco, to jest, cytuję, brud. Zwrot i ubóstwo, i do niestety jest to prawda. Jest tam ogrom, ale to ogrom bezdomnych, podobnie jak w Los Angeles, ale wydaje mi się, że w San Francisco było ich więcej. Narkomanów na ulicach na pęczki. Ci z kolei brali krak, który jest szybko zależniającą formą kokainy. Jakby generalnie nie wiedziałam do końca, czym jest. W ogóle, Ja, przepraszam, słuchajcie, ale ja w ogóle się nie znam na tych rzeczach, więc ja chciałam się tutaj jakoś wiecie, zdobyć wiedzę, czymże tutaj konkretnie jest krak, więc musiałam doczytać, jakie są jego właściwości. No, on generalnie jest szybko zależniający, jest tani. No i tam, tam w ogóle jest mega niebezpiecznie w tym, w tym San Francisco. Tam idziecie centrum miasta i po prostu boicie się, Komukolwiek spojrzeć w oczy. Babka w ogóle na recepcji w hotelu powiedziała mi, żebyśmy niczego nie zostawiali w aucie. No, co oczywiście było aluzją, że potencjalnie mogą nas w nocy okraść. Dla mnie to w ogóle wciąż jest takie, wiecie, jakby trochę nie do pojęcia, że jesteście sobie w dużym mieście, w samym centrum. Jeszcze w ogóle wyczytaliśmy gdzieś na Google, że ta nasza dzielnica to jest trzecia najbezpieczniejsza dzielnica w San Francisco-Baśmacji. Jakim cudem, jak tu po prostu jedynymi em, osobami, które wyglądają na takich powiedzmy normalnych ludzi, nie po narkotykach. Jesteśmy my. Jak tam widzieliśmy jakiegoś jednego pana z psem, to aż byliśmy um, zdziwieni. E, no nie, no serio, super niebezpiecznie. Tam bym się bała gdziekolwiek sama pójść, bo my już się kurde w czwórkę baliśmy gdziekolwiek pójść. W ogóle też jak siedzieliśmy w. W restauracji, to ulicą jechał jakiś typ ze spluwą w dłoni. To jest w ogóle kolejna kwestia, że tam na przykład ja za każdym razem, w sensie ogólnie w Stanach, jak byłam w jakimś takim sklepie albo na stacji benzynowej, to od razu miałam w głowie scenę z tych wszystkich amerykańskich filmów, gdzie nagle do takiego sklepu. Wbiega osoba, która chce coś ukraść, wiecie, z maską na twarzy i z pistoletem w ręku, i ja za każdym razem miałam poczucie, że ja zaraz mogę stać się osobą uczestniczącą właśnie w takim zdarzeniu. Człowiek tam zdaje sobie sprawę i zaczyna doceniać, jak mimo wszystko bezpiecznie jest w Polsce i że ja nie boję się iść sama ulicami. Warszawy, czy jakiegokolwiek innego miasta tutaj. No, także San Francisco, y, dramat, y, narkotyki i bezdomni, ale powiem Wam, że Golden Gate faktycznie robi wrażenie i jest bardzo ładny na zdjęciach. I, I ogólnie w rzeczywistości też, ale tam jak robiliśmy zdjęcia, to wychodziły bardzo ładnie. No i po dwóch tygodniach na zachodzie y, nadszedł czas rozłąki, y, rozdzieliliśmy się, no i ja. Poleciałam do Nowego Jorku. W tym Nowym Jorku spędziłam 6 dni w ogóle do tego Nowego Jorku z Los Angeles. Leci się, słuchajcie, tak długo, żebyście całą Europę przylecieli, bo się leci 6 godzin, aczkolwiek loty nie są wcale takie drogie, bo my znaleźliśmy jakieś za 700 zł już z bagażem. Co jest drogie w Nowym Jorku, to nocleg. Jeśli macie jakąś rodzinę albo znajomych w Nowym Jorku, którzy mogą was przenocować, zazdroszczę, bo ja za siebie za pięć nocy w hotelu takim trzygwiazdkowym, ale nawet nie na Manhattanie, tylko w Queens, w pokoju dwuosobowym zapłaciłam słuchajcie 2,5 tysiąca złotych, czyli 500 500 zł za noc. Rozbój w biały dzień, no ale Nowy Jork rządzi się własnymi prawami. Ja naprawdę, słuchajcie, chciałam znaleźć tańszy nocleg, tak żeby po prostu mieć jakąś swoją własną prywatną łazienkę. No to poniżej piątki w hotelu nie da rady zejść. Serio, dramat jakiś no już to przebolałam, już udaję, że nie pamiętam że tyle zapłaciłam za ten hotel Nowy Jork okazał się być fantastycznie skomunikowany metrem i autobusami ja na tydzień kupiłam kartę która kosztowała mnie bodajże 34 dolary, także całkiem spoko i jeszcze miałam w ogóle kupiony taki sightseeing pass, bo stwierdziłam że skoro jest to mój pierwszy raz w Nowym Jorku to chciałabym odhaczyć z listy te wszystkie takie najważniejsze i najpopularniejsze mniejsze atrakcje. Ten pas jest właśnie spoko, jeśli chcecie zobaczyć dużo rzeczy i macie je zaplanowane na każdy dzień, bo on wtedy po prostu Wam się szybko zwróci, bo te atrakcje w Nowym Jorku no, nie należą do najtańszych, w szczególności jeśli właśnie chcecie gdzieś tam pójść na jeden taras widokowy, na drugi taras widokowy, one kosztują po 40 dolarów za każdy, no muzea też po kilkanaście, kilkadziesiąt dolarów, także on się dosyć szybko zwraca. Mam takie swoje osobiste top 3 Nowego Jorku, którym chciałabym się z Wami podzielić. Na pierwszym miejscu stoi oczywiście właśnie jakiś taras widokowy, zobaczenie Manhattanu z góry. Najlepiej pójdźcie na zachód słońca i zobaczcie później Nowy Jork nocą, bo. To robi, jest jakie to robi wrażenie. Serio, to była jedna z piękniejszych um, panoram um, mojego życia, ale też w ogóle Nowy Jork, um, tak tylko. Utwierdził mnie w przekonaniu, że ja bardzo dobrze czuję się w takich dużych miastach. Kolejnym must-see jest Broadway. Koniecznie, koniecznie musicie pójść na jakiś musical na Broadwayu. Ja wybrałam się na upiora w operze i to było najlepsze przedstawienie, najlepszy spektakl, jaki kiedykolwiek widziałam. Zabrzmi to może trochę dziwnie, ale przez to, że ja mam jakieś tam powiedzmy wykształcenie muzyczne, ja bardzo zwracam uwagę na to, jak um, rozchodzi się dźwięk po sali. I nakłośnienie w tym teatrze było autentycznie najlepszą rzeczą, jaką ja kiedykolwiek w życiu słyszałam. To, jak właśnie rozchodził się dźwięk, jak ja słyszałam aktorów, jak ja słyszałam orkiestrę, 10 na 10, słuchajcie, ja byłam zachwycona. I na koniec, jeszcze tej mojej top trójki, muszę przyznać, że serce moje skradł Central Park, w którym, gdybym mogła, to codziennie jadłabym bajka na śniadanie. Tam jest tak cudowna atmosfera i jednocześnie właśnie macie dużo mm, takiej przestrzeni i natury i wiecie, wszyscy jeżdżą rowerami albo spazerują z pieskami, ale widzicie nad wami te wszystkie drapacze chmur. I ach, no tam było super, tam bardzo mm, lubiłam y, spędzać czas. Dobra, to może tak trochę nad, nadwyrażyłam do stwierdzenia, bo byłam w tym centralparku ze trzy razy, ale każdy z nich naprawdę był magiczny i, i bardzo chciałabym y, tam wrócić i zjeść kolejnego bajgla. Ogólne moje spostrzeżenia co do Nowego Jorku są takie, że jest trochę mniej bezdomnych na ulicach, ale wydaje mi się, że też warunki Nowego Jorku zimą nie sprzyjają, żeby właśnie tych bezdomnych na ulicach było wielu. Nie jest wybitnie czysto, ale też nie ma jakiejś takiej ogromnej tragedii. Czułam się generalnie bezpieczniej niż na zachodzie, a sporo jeździłam metrem sama, sporo spacerowałam sama i nigdy nie miałam jakiejś. Nieprzyjemnej sytuacji. No, oczywiście też nie wybrałam się na Bronx czy, czy Harlem, które są uważane za jedne z najniebezpieczniejszych dzielnic Nowego Jorku. No, stamtąd doświadczenia nie mam, ale ogólnie no było bezpieczniej niż, niż na przykład w San Francisco. Ja ogólnie Nowym Jorkiem jestem zachwycona i, i Times Square jest jak, jak z filmu. Według mnie nie jest w ogóle przereklamowany i naprawdę robi. Wrażenie i to jest pierwsze miasto, słuchajcie, o którym tak powiem w całym moim życiu, że tam eksperymentalnie mogłabym zamieszkać. Zawsze mówiłam, że po prostu dla mnie tylko i wyłącznie Warszawa że ja nigdzie indziej nie czuję się tak jak w Warszawie ale w Nowym Jorku na kilka miesięcy spróbować um, pożyć myślę, że byłoby super, aczkolwiek byłoby to turbo drogie. W sumie, jak już jesteśmy przy temacie pieniędzy, to nawiążę do paru takich kwestii, na które ogólnie zwróciłam uwagę właśnie podczas mojego pobytu w Stanach i które gdzieś tam stanowiły dużą część moich rozważań dotyczących chociażby mieszkania tam jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, potencjalnego. Nie w moim przypadku, bym się to nigdy nie marzyło, ale gdybym powiedzmy chciała, no to słuchajcie, jedzenie. Tam jedzenie ogólnie jest drogie. W porównaniu do Europy. W sensie w ogóle nie, zacznijmy od tego, że tam jest kurde wszystko drogie w porównaniu do tego, jakie mamy ceny w, w Polsce, nawet jak jest inflacja. W sensie ja wiedziałam, że oczywiście będzie drożej niż, niż u nas, ale jak już tam byłam w tych Stanach i zobaczyłam, jakie to są ceny, to zdałam sobie sprawę, że ja chyba się nie wyrobię w tym limicie, który sobie ustawiłam na, na ten wyjazd. Dramatyzuję trochę w tym momencie, bo ostatecznie okazało się, że ten wyjazd nie przekroczył, w sensie nie był aż tak drogi, no ale jest tam drogo. Dla nas, Poloku Pol Pol Poloków, Polaków, Boże! Sorry, już po prostu po tak długim czasie nagrywania i gadania już plączy mi się język. Dla nas, Polaków, no jest tam drogo. Jedzenie takie, jakbyście po prostu chcieli się stołować w restauracji, w knajpach, chociaż kurde, powiem Wam, że nawet w markecie te ceny nie były niskie. No to jest drogo. Jest dużo przetworzonego jedzenia, tłustego. Te rzeczy słodkie są serio słodkie. No i taka moja jedna uwaga, i co zauważyłam, to że co jest relatywnie tanie to fast foody i dlatego też nie dziwię się, no, że Amerykanie należą do tych jednych z bardziej otyłych narodów. Z jedzeniem łączy się kwestia ekologii, no bo wiecie, opakowania i tak dalej. Tam słuchajcie, słowa ekologia, tam, tam nie ma czegoś takiego jak ekologia, jak jakiś recykling... Um, i przede wszystkim tam nie ma czegoś takiego jak pakowanie na przykład w papier albo w ogóle nie pakowanie, tylko posiadanie jakiś własnych nie nie nie, słuchajcie, tam, tam jest wszędzie tona plastiku. Tam jest autentycznie wszędzie, że jakieś takie słuchajcie rzeczy, gdzie nawet w ogóle byście nie pomyśleli, że można ładować plastik, Amerykanie już to zrobili. Wszystko tam było pojedynczo pakowane w plastik, jakieś warzywa, owoce w motelu na śniadaniu mafiny, które wiecie, po prostu można by było włożyć do jakiejś miski czy coś, też osobno pakowane w plastik. Raz poszliśmy do takiej knajpki chińskiej i słuchajcie, mimo tego, że zamówiliśmy jedzenie na miejscu, dostaliśmy je w plastikowym opakowaniu. Jakby, what the fuck, to w ogóle nie ma sensu. I serio widząc tam to, że oni nie przykładają do tego jakiejkolwiek wagi, to aż wam się was starać tutaj w Europie, no bo Amerykanie, tak ogromne państwo, no wielkości całej Europy, mają plastik i ogólnie ekologię w dupie. Także good luck dla nas wszystkich. Matka, natura niech se jakoś radzi, bo myślę, że ciężko będzie, aby człowiek cokolwiek zrobił w kierunku dbania o planetę. Kolejna kwestia, która gdzieś tam wiecie, o tym się mówi, zawsze widzi się w tych wszystkich filmach, że w samochodach, w samochodach co ja mówię, że właśnie w Stanach są ogromne samochody. Tak, potwierdzam, są ogromne. Ogromne, że jakieś takie modele, które w Europie już są naprawdę duże w stylu, dla tych, co się znają, to powiem, nie wiem, na przykład Audi Q5 albo BMW X5 to są duże samochody u nas. Tam, w Stanach, to jest coś pokroju jakiegoś crossovera. Generalnie tam wszystko jest duże. Serio, serio jest duże. Frytki są duże. Frytki są dwa razy większe niż u nas. Duża kawa, to słuchajcie, z pół litra tej kawy. Więc to trzeba mieć na uwadze, gdy będziecie zamawiać różne rzeczy, w szczególności w restauracjach właśnie w Stanach. Bardzo miło zaskoczyło mnie to, że autentycznie wszyscy są tam mega mili i mega pomocni i siedzę sobie w Central Parku podchodzi do mnie jakiś pan z pieskiem i mówi, że o bardzo ładnie pani w białym. Tak totalnie wiecie, randomowo, nie znamy się i aż człowiekowi jakoś tak wiecie milej robi się na serduszku, gdy słyszy takie rzeczy. W Polsce to bym już miała jakieś podejrzenie, że ta osoba pewnie coś ode mnie będzie chciała, albo będzie chciała mi coś sprzedać, albo nie wiem, będzie chciała mnie zaprosić na jakąś randkę. Em, cokolwiek, ale na pewno jest jakiś interes w tym. Tam wszyscy to robią faktycznie em, bez interesu no nie wiem jak to jest później, wiecie, w jakichś głębszych relacjach, i myślę, że to może być e, maska, ale fajnie jest tak czasem usłyszeć komplement od e, osoby, która jest wam całkowicie obca. Z jeszcze takich rzeczy, o których chciałam wam powiedzieć, bo już ten odcinek tak się duży i duży, a jeszcze muszę wam powiedzieć o całym kosztorysie, to taka moja uwaga ogólna na temat wydaje mi się na temat mieszkania tam, gdybym ja tam miała mieszkać. No to ogólnie jakość życia tam to wcale nie jest taki American dream, jaki się gdzieś tam przyjął u nas w Polsce. Tam, żeby się żyło na takim naprawdę fajnym poziomie, to tam serio trzeba być bogatym. Że u nas w Polsce wystarczy być taką zamożną klasą średnią, tam serio trzeba być bogatym, bo po prostu to, to wszystko jest drogie. Wydaje mi się, że nawet dla ludzi, którzy zarabiają w dolarach i wydaje mi się, że też dlatego jest Tylu bezdomnych, bo po prostu część ludzi jakby nie jest w stanie um, sobie zapewnić um, godnego życia. Wiecie, to ubezpieczenie społeczne, które też tam jest super drogie, jak go nie macie, to później płacicie po prostu pół bańki za jakąś zwykłą operację. No bezpieczeństwo, te narkotyki, ta dostępność broni, no to są rzeczy, które bardzo myślę, żeby mnie powstrzymywały, gdybym z jakiegoś powodu, nie wiem, dostała propozycję czy, czy możliwość mieszkania tam. Fajnie na kilka miesięcy, tak jak Wam powiedziałam, na przykład e, pomieszkać sobie w Nowym Jorku, ale na dłuższą metę, no tak średnio mi się widzi, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak e, serio życie w Europie, w Unii Europejskiej, w Polsce jest fajne. Wiadomo, ja zdaję sobie sprawę z tego, że oni nam na przykład no, zarabiają w dolarach, zarabiają więcej niż my, um, ale, ale tak czy siak, ja mam poczucie, że, że znalazłabym o wiele więcej zalet mieszkania tutaj niż, um, niż tam. No ale wiecie, to jest jakaś moja po prostu tutaj subiektywna opinia, aczkolwiek jestem ciekawa, jaka jest wasza, jeśli jakieś macie doświadczenia z pobytem w USA. No i teraz może wreszcie przejdźmy już do ostatniej części tego odcinka, czyli do odpowiedzenia na pytanie ile w ogóle cała ta podróż mnie kosztowała. Wydaje mi się, że jak na tak rozbudowaną podróż z tyloma atrakcjami to nie ma tragedii i em, parę osób pisało mi na Instagramie, że sądziło, że, że kosztować taka podróż będzie więcej, no ale już Wam mówię tutaj, jak to się wszystko rozłożyło. Jeśli chodzi o loty, loty całościowo, czyli do Los Angeles z jedną przesiadką, później Nowy Jork i później Warszawa z jedną przesiadką, to kosztowało mnie 3802 zł. Noclegi przez te trzy tygodnie to kwota 4,5 tysiąca złotych. Ponad 4,5 tysiąca złotych, przy czym jak już wspomniałam, ponad połowę zjadł um, Nowy Jork, 5 nocy w Nowym Jorku. Samochód, czyli wynajęcie um, jakieś tam. O, właśnie, czy nie dostaliśmy opłat za autostrady? ok, no to ta, ta kwota będzie trochę wyższa, ale wynajęcie samochodu, parkingi i paliwo to ode mnie, od osoby, po prostu wyszło nas to 1389 zł. Jedzenie dla mnie samej 2365 zł. Uber, bo tak jak Wam powiedziałam, trochę gdzieś tam tym Uberem jeździłam. Przy czym tutaj większość z tych przejazdów była dzielona na 2, trzy bądź 4 osoby, no to moja część wyniosła 636 zł. Atrakcje 2,463 463 i jakieś tam inne to 779 zł. Całościowo ten wyjazd kosztował mnie 16 tysięcy zł. Czy to dużo, czy to mało, to już trochę taka, wiecie, subiektywna opinia. Oczywiście nie jest to mało, no bo za 16 tysięcy zł to można kupić po prostu tonę rzeczy, samochód można za to kupić, ale jak na to, że są to stany, trzy tygodnie w Stanach, na zachodzie, jak i w Nowym Jorku całkiem sporo atrakcji i wysoki kurs dolara to myślę, że nie ma takiego dramatu i tak właśnie jak niektórzy mi pisali, to że sądzili, że to będzie bardziej kwota w okolicach 20 tysięcy złotych. Oczywiście, tutaj każda z tych kategorii jest bardzo indywidualna. Może dałoby radę wydać mniej na jedzenie, ale myślę, że wtedy stołowalibyście się tylko i wyłącznie fast foodami. Wiadomo, zawsze na atrakcje można wydać więcej. Jakbyście może poszli na jakiś um, szalony shopping gdzieś w jakiejś dużej galerii handlowej w Nowym Jorku czy w Los Angeles, no to wiadomo, że więcej wydalibyście tych pieniędzy. Ja na wyjazdach nie oszczędzam, ale staram się być bardzo rozsądna, no bo to wiecie, jak są wasze pieniądze, to szkoda je wydawać. Te 16 koła powiedzmy, że mnie satysfakcjonuje, bo ja faktycznie. W pewnym momencie sądziłam, że ta kwota dobije do dwudziestki, ale udało się tej sytuacji uniknąć. Dodatkowo to nie jest podróż, um, którą ja powtórzę w najbliższym czasie. No ja nie planuję latać do Stanów co dwa miesiące i wydawać tam e, tyle pieniędzy. Raczej była to... Taka, wiecie, podróż z rodzaju once in a lifetime i teraz będę korzystać z bliższych, bezpieczniejszych i tańszych kierunków, które mam już w planach. Także, także to tyle ode mnie, słuchajcie. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu, że. Poruszyłam wszystkie nurtujące Was tematy i wszystkie kwestie, które gdzieś tam jakoś właśnie były związane z tym moim tripem. No i co, dzięki Wam za wysłuchanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. I... A i w ogóle jeszcze jedna sprawa: jakbyście mogli zostawić jakąś, na przykład, opinię w Apple Podcasts albo gdzieś na Spotify, chyba da się zostawić gwiazdki. To będę bardzo wdzięczna, bo to gdzieś tam zawsze pomaga w dalszym promowaniu podcastu. Z góry dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku i cześć.